Dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie i zapraszam do lektury Słowa Bożego. Na dzisiejszy dzień, piątek, chciałoby się powiedzieć piąteczek, piątunio, piątunieczek, mamy zapisane słowa wyjęte z Księgi Zachariasza z pierwszego rozdziału. Jeszcze zmiłuje się Pan nad Syjonem. I drugie słowo z drugiego listu apostoła Pawła do Koryntian z pierwszego rozdziału. Z tak wielkiego niebezpieczeństwa śmierci nas wyrwał i wyrwie. W nim też nadzieję pokładamy. Moi drodzy, kiedy myślę o tych tekstach, przypomina mi się kilka takich bardzo trudnych momentów z mojego życia. I myślę, że gdybyście teraz pomyśleli, to myślę, że każdy z nas znalazłby kilka takich sytuacji w naszym życiu, kiedy byliśmy bardzo przyparci do muru. Być może pomyśleliśmy sobie, no jak to, nas, bohaterów, prądem, o co chodzi? Przecież my jesteśmy niezniszczalni, niezatapialni. A w momencie, kiedy znaleźliśmy się pod ścianą, dociśnięci dosłownie do muru, przychodziliśmy przed Boży tron, być może płakaliśmy, być może błagaliśmy Boga o zmiłowanie albo odwrócenie biegu spraw, które właśnie dokonywały się, czy miały miejsce w naszym życiu. I każdy z nas na pewno ma takie momenty i wie, co się wtedy przeżywa. I chciałem Wam z całego serca życzyć sobie też, żebyśmy jak najmniej mieli takich momentów, ale żebyśmy potrafili też iść z Bogiem każdego dnia w naszych doświadczeniach, z tą świadomością, że cokolwiek by się nie działo, On zawsze jest z nami. Żebyśmy nie musieli tylko właśnie w takich momentach prosić o pomoc, ale byśmy mieli z Nim codzienną relację, która pozwoli nam przetrwać nawet najcięższe kryzysy. Jeszcze mamy taką myśl tutaj z Biblią na co dzień. Alberta Bartscha, mam nadzieję, że dobrze przeczytałem. Ty ujmujesz osłabione ręce. Ty wskazujesz każdą drogę i każdą ścieżkę. Gdy my jesteśmy totalnie bezsilni, wtedy Ty zaczynasz swoją pracę. Pomódlmy się. Panie Boże, prosimy Cię, byś nas prowadził w tym dzisiejszym dniu i przez całe życie. Prosimy Cię, byś błogosławił, byś oddalił od nas te trudne momenty, a kiedy nadejdą, byś utwierdził w nas tę świadomość, że Ty przeprowadzisz nas przez każde, nawet najcięższe doświadczenie. Prosimy o dzisiejszy dzień. Niech będzie wywyższone, uwielbione Twoje imię. Dziękujemy za to, że jesteś z nami każdego dnia, a o to prosimy i za to dziękujemy w imieniu Pana Jezusa Chrystusa, naszego Zbawiciela, w mocy Ducha Świętego. Amen. Życzę Wam bardzo dobrego dnia w obecności z naszym Panem Bogiem. Wszystkiego dobrego. Amen.